Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zaczynamy bardzo wcześnie. Jest 5:20, ale ponieważ mam coś do zrobienia w pracy takiego, co lepiej byłoby zrobić wcześniej, to stwierdziłam, że idę bez makijażu, bo szkoda mi było tych 15, a w zasadzie z rana to 20 minut, które bym straciła na to, żeby się malować. Wzięłam ze sobą kosmetyczkę, więc w razie czego będę w stanie jakoś przypudrować się już na miejscu. A teraz zmierzam na tramwaj, słuchajcie. Idę na inny przystanek. Stwierdziłam, że tak przetestuję sobie, czy to coś zmienia, bo mam dwa przystanki obok siebie. Wydawałoby się, że do obu jest taka sama droga. Ale czy faktycznie tak jest, zaraz zobaczymy. Normalnie wsiadałabym do tramwaju o godzinie 6:10, chyba tak mniej więcej. A teraz będę wsiadać do tramwaju 5:45, albo nawet wcześniej, jeżeli zdążę na ten wcześniejszy. Chociaż jakby wiecie, nie mam parcia, bo i tak będę w pracy pół godziny wcześniej. A te pół godziny, tak mi się wydaje, dzisiaj akurat na wagę złota. Także stwierdziłam, że skoro i tak ostatnio po naszym wyjeździe wszyscy widzieli mnie prosto z basenu, bez makijażu, to już chyba gorzej nie będzie, nie? Nie, no trochę żartuję. Jakoś tak jak chodzę do biura, to wolę się trochę ogarnąć, żeby lepiej się ze sobą czuć. Ale sami swoi, jakby nie patrzeć, tam będą. Także nie ma co. Lepiej ten czas spożytkować trochę bardziej produktywnie. Tym bardziej, że dzisiaj naprawdę jest taka potrzeba. Chowam kamerę do plecaka, bo pewnie jak skończę gadać, to będę szybciej szła. Także widzimy się później. Ja już dawno w domku. Nie byłam po bubble tea, słuchajcie, bo tak lało, a ja nie miałam parasolki. Andrzejek po mnie przyjechał. Kochany mąż, prawda, Andrzejku? Ja mówiłem, ze świecą takich szukać. Tak, Andrzejek po mnie przyjechał, przywiózł mnie do domku, a potem 2 godzinki sobie spałam. To jest żyćko, słuchajcie. A teraz byliśmy w Biedronce i zobaczcie, ile mamy rzeczów. Na maksa dużo. I jeszcze jest krzeweczka coli, a tam chyba rzeczy od mamy. No to są rzeczy z Biedrony. I to kosztowało 520 zł. 520 zł, no całkiem sporo, ale mamy mega dużo tych włoskich szynek. Bo były na promce. Tak, bo były na promce, a my dużo tego jemy, więc... A to ma wciąż długą ważność. Tak. Więc jest tylko dużo. Nie będę chyba tego rozkładać, żeby wam pokazać, co kupiliśmy. Bo no nawet jakbym chciała, to mi się to tutaj nie pomieści. Więc trzeba to od razu sprytnie popakować. O, i Andrzej kupił sobie steaka. I kupiłam takie fajne książeczki. Zobaczcie, to jest takie ekstra dla dzieci takich 2-letnich, które uczą się słów. Super. No. Także tak, Andrzej już rozpakowuje mrożonki, podkładam kamerę i mu pomagam. The next day. No dzień dobry się z Państwem, my wybraliśmy się na wycieczkę, miało być trochę dalej, ale pogoda taka średnia, więc jesteśmy tu, pod Narodowym. A w związku z tym, że jesteśmy pod Narodowym, tam są takie fajne ciężaróweczki, to Kasia chciałaby Wam coś powiedzieć. We wtorek i w środę na Stadionie Narodowym w Warszawie będą się odbywały koncerty Beyoncé. Te ciężarówki, które tu jeżdżą, taką mam teorię, że to są ciężarówki ze sprzętem, jakby wiecie, z całą tą sceną, bo jak byliśmy na Edzie Sheeranie, to było dokładnie tak samo. Zamknęli dużą część parkingu, na której stały tylko ciężarówki. No a tak naprawdę zostały już tylko 4 dni, z tego co widziałam relacjach na Instagramie, ta scena jest ogromna. Więc jestem w stanie uwierzyć, że to co tutaj przyjeżdża, to już jest właśnie sprzęt pod koncert. No i nie planowałam w ogóle, żeby tam iść, dlatego że nie jestem taką turbofanką Beyoncé, w sensie znam jej hity i mam ogromny jakby szacunek do jej talentu. Natomiast wiecie, to nie jest tak, że znam każdą piosenkę, tak jak w przypadku Edka Rudego. No i tak sobie myślałam, trochę drogo, taka cebula. W środku Katarzyna przemawiała, żeby no jednak nie kupować tego biletu.
Potem gruchnęła informacja o tym, że bilety na koncert potaniały. Nie potaniały, w sensie jak ja sprawdzałam, to nie zgodzę się z tym, że one potaniały, natomiast po prostu niektórzy ludzie, którzy kupili te bilety, gdzieś tam się wykoleili po drodze i nie mogą przyjechać. No wiadomo, jak sprzedaje się bilet i zależy nam na tym, żeby odzyskać jakiekolwiek pieniądze, wystawia się go taniej. Siedzimy tutaj już pół godziny, przez te pół godziny uciekł mi sprzed nosa bardzo tani bilet, tylko dlatego, że się zastanawiałam, czy na pewno chcę i czy widok będzie spoko, a w sumie stwierdziłam, że nie ma co. Nawet jak będę siedziała pod samym dachem, to przecież wszystko i tak będzie widać na telebimach i chodzi właśnie o to, żeby całe te show zobaczyć. Także idę na koncert Beyoncé. Wystroiła się jak Beyoncé. No, mega się cieszę, bo powiem wam, że jeszcze 5 minut temu nie byłam taka podekscytowana i w ogóle miałam takie kupić czy nie kupić, a jak już no zapłaciłam, to jest ta smutniejsza część, to takie po prostu idę na koncert, no, także idę sama bez Andrzeja, na pewno wam postaram się co nieco nagrać, ale po prostu jaram się teraz na maksa, nie? Także tak, ja i ci żaróweczki moje koleżanki psiapsiły. Tak sądzę, że to jest to, w sumie pewności nie mam, no, ale fajnie, bardzo fajnie, no, to co? Chyba koniec mojej ekscytacji. Pora do domu. No dzisiaj mieliśmy w planach trochę pojeździć, ale jak widzieliście, była średnia pogoda, więc lataliśmy koło komina. No i poszliśmy na żarełko, tutaj bez zaskoczenia. Semolino, namówiłem Kasię na risotto, przez co nie była tak szczęśliwa jak zawsze jest ze swojego makaronu z krewetkami, no ale trudno, przeżyjemy. Teraz wróciliśmy na chwilę do domu się ogarnąć i lecimy do Jiska, bo już coraz bliżej jesteśmy odbioru naszego mieszkanka. Idziemy wypatrzyć sobie jakiś materac, bo w Jisku jest tak, że zawsze są cyklicznie promki na materace, więc idziemy obczaić, który będzie nam pasił i będziemy polowali na jakąś promkę. Przyjechaliśmy do Jiska, jesteśmy w strefie spania. No i zobaczymy, czy te materace są czegokolwiek warte. Jeżeli chodzi o zakres cenowy, to bardzo różnie, słuchajcie. Od powiedzmy 600 zł, mówimy o tych dużych materacach, do ilu? No, tu widzę nawet 3200. Także tak, ceny różne. Ale nie na ceny przyjechaliśmy wypatrzeć, chociaż trochę też. Póki co trzeba je po prostu wymacać. Andrzeju, testuj pierwszy materac. A, to jest ten najdroższy. 8 tysięcy. Co? 7799. Serio? No coś tam takiego widzę. Może to tak większy. A, bo to jest 180 na 200. A my 160 na 200, to 7 tysięcy. Chyba mi się nie podoba. Ale one na promocji kosztują połowę ceny. Jak no to obczają. Ogólnie rzecz biorąc fajnie. Taki... Ty byś lubiła, bo jest taki, czuć, że jest taki sztywniutki dosyć, ty lubisz tak. Jest sztosik. O, fajny. Ale nie zapada się tak tyłek jak u nas. U nas jest miękciejszy. Próbuj ty. Ona fajny. No. To chyba źle, że zaczęliśmy od tego najdroższego. Uwaga, ten co był testowany był średni plus twardy, a ten tutaj jest twardy i bardzo twardy, Kasia, jak odczucie. Jest różnica? Swoją pozycję widzę, że testujesz. Czuć różnicę, że jest twardszy? Czy ja wiem? No dobra, jest. Ale uważam, że nadal jest wygodny, ale ja lubię, jak materac jest twardy. Więc spoko. Ale uważam, że tamten już był wystarczająco. Jeszcze twardszego to chyba bym nie chciał. Ale to nie jest tak, że to bardzo czuć. Połóż się. Jak się człowiek nie zapada, nie? Jak tak siada.
Połóż się. Nie, ogólnie spoko. Nie czuć, że jest jakiś dużo twardszy moim zdaniem. Mógłbym taką dżemkę dostać. Wygodniej. Ale idę na tamten szczęście szybko. Mogłeś się przyturlać. To ja bym powiedział, że ten jest twardszy niż tu, mi się mi tyłek zapada niż tu. A to są jeszcze te strefy komfortu i tak dalej, nie? Wiesz co, one są chyba trochę inaczej zbudowane, bo ten materac jest wyższy troszeczkę. Ale bym powiedział, że tu mam bardziej wyprostowane plecy niż na tym. Tak, no. Ten się wydaje mi się, jak na nim siadam, że on jest bardziej gąbczasty. No. A może to jest gąbczasty materac? Nie, jest na pewno sprężyna, bo tam są gąbczasty po drugiej stronie i nawet na nim nie patrzymy. Okej. Okay. No nie, dobra. Mi się podobają oba. Dobra, lecimy dalej. Andrzej testuje kolejny materac i ten już jest bardzo twardy, prawda? No. Znaczy ogólnie to są różnice, są małe, w sensie małe. Małe, ale duże. W sensie jest duża ilość różnicy. W cenie jest ogromna. Jest ogromna różnica w cenie, ilość sprężyn i grubość materaca. I to możecie sobie zobaczyć tutaj. To jest model średni, tak? To jest S75, czyli ten. A to jest ten obok, S50, to jest ten taki bardzo twardy. S60. Tak. No i widać, że jest różnica w budowie. Inaczej są zbudowane. No widać, że to jest twardszy, bo ma krótsze sprężyny, ten bardziej tego się... No, nie spoko. Ale czy będzie ciężko wybrać. Będzie bardzo ciężko wybrać. Ale różnica w cenie, patrzcie, jaka jest w ogóle ta materaca, tak jak widzicie przy naszym wymiarze 7000, w tym przypadku 5600. A tutaj, ale akurat jest na promocji, więc to też inaczej. A dobra, cena jest podobna. 6000. Tylko jest przeceniona i przecenione są o połowę. I bez kitu. No. No. Dobra, na razie... Idziemy testować. Na razie z tych powiedziałabym, że o dziwo ten jest moim faworytem. No, jest fajny. A tam jeszcze jest przekrój tego S100. Widzisz? On nie ma w ogóle takiej tej twardej... Pokażę wam. Nie ma w ogóle takiego tego, tak jak tam jest takie szare. Kokosowe włókno. Tego kokosowego włókna nie ma. Tylko macie gąbki i sprężynki. No. Czyli póki co? Nasz faworyt to S75. Ale tak. Musimy jeszcze potestować. Ja bym się tak jeszcze zrobił rundkę podczas. No ogólnie jest wygodnie, nie? Też jest wygodnie. Ale to są takie małe różnice. Idźmy dalej. No ten jest twardy. Ten jak dla mnie opada. Tak, ja też tak uważam. Już pod kolanem, słuchajcie, czuć, że on jest bardzo twardy. A ten jaką ma twardość? Na etykiecie? Średni plus bardzo twardy. Czyli tak jak ten pierwszy. No, bym powiedział, że jest praktycznie taki sam. Ale zobacz, na tym widać te różnice wysokości, nie? Tak, no, 2 centymetry niby, a robią różnicę. Dobra, tylko mamy twardy plus bardzo twardy, a tamto jest twardy. Mhm. No dobra, idźmy w dalej. No, ale to jest bardziej miękkie niż tamto. To jest całkiem spoko. Musisz teraz spróbować. Nie wiem. A co tu dalej mamy? To jest taki... najbardziej bieda edition. Tak, najbardziej budżetowy materac. O, to czuć. Jest taki... Bouncy. Mhm. Czy jak się leży, to spoko, ale ogólnie masz takie wrażenie, że to nie jest takie solidne jak cała mm-hmm. reszta. Ale wygodne. Ale już totalnego basica bym w ogóle nie szedł. No. To teraz Kasia przejedź się po wszystkich i powiesz. To trzeba tak, wiesz, po kolei, raz za razem, nie? Uwaga, a teraz szok, niedowierzanie, miliony pytań pozostawionych bez odpowiedzi.
Okazało się, że wyszliśmy ze sklepu JISK, w którym byliśmy po raz pierwszy szukać materaca i wyszliśmy z zamówieniem na materac. Kasia, tak. Co ty powiesz? Tak się stało. No generalnie doszliśmy do wniosku, że zbyt wiele tak naprawdę mądrego nie wymyślimy. Te materace wydawały nam się do siebie podobne i podejrzewamy, że tak naprawdę w każdym sklepie byłoby jakby równie ciężko nam się zdecydować. Natomiast nasi znajomi, nasi sąsiedzi polecają nam te materace z JISKa, im się świetnie sprawdzają i tak naprawdę takie było założenie, że my chcemy kupić materac w JISKu po prostu dlatego, że ze środowiska, w którym się otaczamy, mamy bardzo dobry feedback o tych materacach. No i co? No i jakoś pani wyhaczyła, że my się tak turlamy po tych łóżkach i do nas podeszła i mimo, że ten materac nie był w promocji, no to zrobiła taką promocję właśnie jak czasem się na niego zdarza, czyli opuściła nam kwotę o 46%. Materac wyszedł za 3000, no i złożyliśmy zamówienie. No, także fajnie to było zrobione, że można było sobie, że tak powiem, się przeturlać tak jak my po każdym, bo inaczej ciężko by było tak subiektywnie odczuć, który jest twardszy, na którym jest wygodniej, nie? Odlej bezpośrednio, z jednego na drugi i można poczuć, jak tam dupa czy plecy się zapadają. Tak. I finalnie wybraliśmy ten drugi materac, który testowaliśmy, czyli on się nazywa S75, tak? Tak? Gold S75. Tak. No i wzięliśmy sobie od razu do niego, jak już pani tak leciała rabatami, to wzięliśmy sobie od razu do niego dwie podkładki. Dwa pokrowce. Dwa pokrowce, o, dwa pokrowce na materac. Jeden zwykły bawełniany, a jeden z efektem chłodzącym. Normalnie kosztował 600, no ale ponieważ pani nam zrobiła rabat na materac, to zrobiła też rabat na pokrowiec i wyszedł za 300. No, czyli mamy jeden taki naturalny, bawełniany, wiadomo, standardowy, a drugi taki, powiedzmy, eksperymentalny albo na wypadek, jakby tamten był w praniu. Tak, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja właśnie taki ten materiał chłodzący mam w poduszce, na której śpię i powiem wam, że już się tak do tego przyzwyczaiłam, że jak podczas mojego tarmoszenia się na łóżku w ciągu dnia, bo ja na łóżku pracuję, odwrócę sobie ten materac, nie ten materac, tylko tą poduszkę i jak się kładę i się okazuje, że nie mam tego uczucia chłodku, to od razu jest mi gorzej. W sensie już się tak do tego przyzwyczaiłam, to jest tak komfortowe, bo dzięki temu, że czujecie ten chłodek, taki relaks was ogarnia, zwłaszcza kiedy jest tak ciepło za oknem jak teraz. No, ale na poduszce to masz tego żelu tam więcej, nie, niż w tym pokrowcu, no, wiadomo, to prawda. Nie? Bo no, ale, tam, ale może, fajne. Ale może być to kolejny jakby plus. Zobaczymy. Tak naprawdę różnica między bawełnianym, bawełniany kosztował w tym momencie na promocji 230, ten właśnie chłodzący wyszedł nam za 300, także różnica już nie była aż tak duża, a byliśmy tego na tyle ciekawi, że zdecydowaliśmy się, że pójdziemy w dwa pokrowce, tak żeby móc sobie je porównać. No, także pierwszy wypad po sprawdzaniu materaca i... I już mamy zakup. No. Nie było ciężko, chyba nie? Nie, myślę, że sprawnie poszło. I bo teraz czytaliśmy sobie opinię na temat tego materaca i właśnie on jest w JISKu zakwalifikowany jako twardy, bardzo twardy. No, a jest taki średni. A jest taki naszym zdaniem średnio twardy. Jest nawet bardziej miękki niż ten, który jest oznaczony jako średni i twardy. I sprawdzaliśmy i ktoś ocenił na stronie JISKa ten materac na 4 gwiazdki, bo stwierdził, że podczas użytkowania doszedł do wniosku, że jest jednak za miękki, a miał być twardy. No. Także tak, dobrze, że pomacaliśmy. Nam ta jego twarda miękkość odpowiada. No i jak tylko pojawi się w sklepie, czyli w przeciągu 2 tygodni, to zostanie nam dostarczone. Póki co tutaj pewnie będzie sobie stało po prostu wzdłuż ściany, dlatego że w promieniu 20 km od sklepu ta dostawa jest po prostu zdecydowanie tańsza, a jak będziemy się przeprowadzać stąd, no to i tak będziemy musieli wynająć pewnie na jakąś dobę większy samochód, więc wtedy będziemy mogli sobie bez problemu ten materac przetransportować. No. Jej! Także na ten moment myślę, że to byłoby już wszystko. Bardzo wam dziękujemy za tego vloga. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnych filmach.